Boży pokój niech naprawdę towarzyszy nam dalej, Boża łaska, Boża dobroć w tym wyjątkowym dniu sobotnim, kiedy czcimy naszego Boga jako Stwórcę, kiedy w tym wyznaczonym przez Niego czasie przeżywamy chwile budujące nasze serca, wzmacniające naszą wiarę. Ale ten dzień sobotni jest, jak już było wcześniej wspominane, wyjątkowy podwójnie, bo nasze miłe siostry, nasi drodzy bracia, dziś będą przeżywać uroczystość Chrztu Świętego. Tą uroczystość, która jest zewnętrznym wyrazem oddania swojego życia Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawcy, jako swojemu Panu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Bóg jest dobry. Dlatego, że Bóg kocha człowieka, dlatego, że Bóg pomaga. Gdy prorok Izajasz w 30 rozdziale i 18 wersecie swej księgi malował przed słuchaczami pewien obraz Boga, to napisał tak. Dlatego Pan czeka, aby okazać wam łaskę. Dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Jaki niezwykły obraz naszego Boga, który czeka, aby okazać człowiekowi swoją łaskę, życzliwość, pomoc. Boga, który podnosi się, aby okazać swoją litość. Bo to Boże czekanie na człowieka, to Boże czekanie, aby okazać mu pomoc i łaskę, jest czekaniem pełnym zaangażowania. Jest czekaniem, w którym Bóg nieustannie zabiega o serce każdego człowieka, chcąc go przyprowadzić do siebie. W którym Bóg działa, czasem nawet nie jesteśmy do końca świadomi, że tak się dzieje w naszym życiu. Pamiętam, gdy swoje życie oddawałem Chrystusowi i gdy spoglądałem w przeszłe lata, to dopiero wtedy byłem w stanie zobaczyć, zauważyć, jak Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami starał się docierać do mojego serca, zachęcać mnie, abym poznał Jego prawdę, Jego słowo, doświadczył Jego miłości. Bóg, który podnosi się, aby w wielkim pragnieniu okazać nam swoją pomoc. I poprzez swoje działanie sprawia coś w sercu człowieka. Sprawia, że człowiek, który żyjąc w tym świecie przeżywa różne chwile, czasem smutku, braku sensu, braku nadziei, różnych duchowych rozterek, zaczyna pragnąć czegoś więcej. Zaczyna pragnąć czegoś lepszego. Zaczyna zwracać swoje serce ku Bogu. Tak jak kwiaty zwracają się ku słońcu, aby nabrać tych barw i tych kolorów. I dzieje się w życiu człowieka coś, co bardzo podoba mi się, jak w psalmie 42 synowie Koracha opisali, pisząc drugi i trzeci werset, brzmi tak. Tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia, moja dusza garnie się do Ciebie, Boże. Moja dusza pragnie Boga, żywego Boga. Ten prosty przykład. Wystarczy wyobrazić sobie choćby kilka upalnych dni i tego, jak człowiek szuka ugaszenia pragnienia. I ten obraz, który przywołują psalmiści, mówiąc o jeleniu, który może właśnie w taki bardzo upalny dzień, pełen pragnienia, szuka strumienia. I człowiek, patrząc na ten obraz, mówi: Boże, właśnie tak się czuję. Tak bardzo pragnę Twojej żywej obecności w moim życiu.
Tak bardzo pragnę, abyś był, abyś nadał mu sens, abyś wziął je w swoje ręce, poprowadził, pobłogosławił, ugasił to największe pragnienie bycia naprawdę szczęśliwym, które nie jest możliwe do zrealizowania bez obecności żywego Boga w sercu człowieka. Bóg, który podnosi się, aby się nad nami zlitować. I był czas około 2000 lat temu, kiedy podniósł się w szczególny sposób, zostawiając niebo, przychodząc na ziemię, aby być tutaj pośród tych, którzy potrzebowali Jego miłości, Jego zapewnienia o tym, że jest nadzieja, że jest możliwość, że pomimo grzechu, zniszczenia i śmierci On może przynieść rozwiązanie i pomoc. A ludzie mogą przychodzić do Niego. I drodzy, dziś wy, którzy za niewiele chwil będziecie mogli przeżywać tą naprawdę wyjątkową chwilę Chrztu Świętego, zanurzenia. Jesteście kolejnymi osobami, które są dowodem na to, że każdy, kto przychodzi do Jezusa Chrystusa w dowolnym momencie swojego życia, doświadczy prawdziwości Jego słów, gdy mówił: każdego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. I podniósł się i przyszedł na tą ziemię. I gdy otworzymy trzeci rozdział Ewangelii Mateusza, to tam czytamy o czasie, gdy Jezus, mając lat około 30, zjawił się któregoś dnia nad Jordanem. Tam już ktoś był, bo był Jan Chrzciciel, który głosząc wzywał ludzi: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Jak czytamy w tym trzecim rozdziale Ewangelii Mateusza, w 6 wersecie, tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie. Ludzie byli poruszeni tym, co słyszeli. Rozumieli, że potrzebują zmiany w swoim życiu. Jan zapraszał ich, a tych, którzy pozwolili Bogu obudzić swoje sumienia, a tych, którzy pozwolili Bogu przekonać się o tym, że potrzebują Go, że potrzebują zmiany w swoim życiu, że mogą swoje grzechy przynieść do Niego, złożyć u Jego stóp i doświadczyć przebaczenia i pokoju, tych, jak czytamy, Jan chrzcił w Jordanie. Ale od 13 wersetu, gdy patrzymy dalej na te wydarzenia, znajdujemy taką relację. W tym czasie z Galilei nad Jordan przybył do Jana Jezus. I chciał być przez niego ochrzczonym. Jan jednak próbował go powstrzymać. To raczej ja powinienem być ochrzczony przez ciebie, przekonywał, a ty przychodzisz do mnie? Różni ludzie przychodzili do Jana i widział w nich tych, którzy niejednokrotnie może pogubili się w swoim życiu, ale teraz chcieli zacząć coś od nowa. Widział, jak Bóg zdejmował z serc ludzkich wyrzuty sumienia, poczucie winy, przygnębienie, dając im radość, pokój i przebaczenie. I nagle zobaczył kogoś, od kogo biła taka spokojna świętość, taka nienaganność, taka czystość. I ten ktoś, przychodząc do Jana, mówi: chcę, abyś mnie ochrzcił.
Jan chrzcił ludzi na znak, na dowód ich nawrócenia, na dowód ich pojednania się z Bogiem. Dlatego nie dziwmy się jego reakcji, że próbował powstrzymać Pana Jezusa, mówiąc: przecież to ja potrzebuję chrztu od Ciebie. Lecz Jezus mu odpowiedział: teraz ustąp, uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Teraz ustąp i ochrzcij mnie. I chociaż Jezus nie potrzebował chrztu jako znaku nawrócenia, to uczynił to, dając nam przykład. Nigdy nie pomylisz się w swoim życiu, naśladując Jezusa Chrystusa, czyniąc to, co On pokazał, idąc za Jego przykładem. Jego chrzest z jednej strony był przykładem i potwierdzeniem, jak jest to ważne, aby ten, kto przyjmuje Go jako Zbawiciela, naśladował Go również w chrzcie. Ale Jego chrzest był czymś jeszcze. Do Jana powiedział: ustąp, bo godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Chrzest Jezusa był wyrazem zjednoczenia się z grzesznikami. Chrzest Jezusa był zapowiedzią tego, co miało stać się kilka lat później na Golgocie. Kiedy Jezus wtedy, tak jak ci, którzy przychodzili, aby się upamiętać, wszedł do wody i został zanurzony przez Jana, mimo że sam był niewinny i nigdy żaden grzech nie splamił jego serca. Ale on w ten sposób wyraził swoją jedność z grzesznikami, którzy potrzebują pomocy. A ta chwila była zapowiedzią tego, co stanie się kiedyś na Golgocie. Kiedy patrzymy na tą scenę, widzimy również, jak Biblia, jak Słowo Boże przedstawia formę chrztu. Chrzest to zanurzenie. Dlatego Jezus wszedł do wody i dlatego wyszedł z wody. I tak zawsze praktykowano przez długie wieki, a wierzący przez wszystkie wieki, trzymając się Słowa Bożego, w taki sposób czynili. Kiedy patrzymy na historię, to właściwie dopiero w pełni sobór w Rawennie w roku 1311 wydał takie zarządzenie, że polanie czy pokropienie jest właściwie równoznaczne z zanurzeniem. Ale przecież to są jedynie ludzkie przepisy, a Słowo Boże przedstawia chrzest w jego formie jako chrzest zanurzenia. Nic dziwnego, że apostoł Paweł w liście do Efezjan pisząc napisze: jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Chrzest również osoby, która jest świadoma tego, co się dzieje, świadoma kroku, który podejmuje. To dlatego Jezus mówił: kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Wskazując na ważność tego, aby tą decyzję poprzedzała prawdziwa wiara. To dlatego Chrystus mówił, wysyłając uczniów na cały świat: czyńcie uczniami ludzi, chrzcząc ich. Jako kogo? Jako uczniów. Jako tych, którzy poznali już Chrystusa. Jako tych, którzy postanowili Mu zaufać. To dlatego, gdy podczas Dnia Pięćdziesiątnicy ludzie poruszeni byli słuchanym Bożym Słowem i wiele sumień zostało naprawdę dotkniętych, zwracając się do apostołów, pytali: co mamy czynić, aby być zbawionymi? To w odpowiedzi usłyszeli: upamiętajcie się,
nawróćcie się, a jako znak tego nawrócenia dajcie się ochrzcić. Gdy Jezus wyszedł z wody wtedy, w tej niezwykłej chwili dnia nad Jordanem, otworzyło się nad nim niebo i zobaczył, jak Duch Boży niczym gołębica zstępuje i na nim spoczywa. I rozległ się też głos z nieba. Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Możemy wyobrazić sobie tą chwilę? Gdy na pogrążonego w modlitwie Chrystusa, rozpoczynającego w ten sposób swoją publiczną działalność, służbę jako Mesjasz, jako Zbawiciel, wstępuje Duch Święty, a Ojciec, wyrażając pełną aprobatę dla tego, co stało się przed chwilką, z nieba odzywa się, mówiąc: to jest mój ukochany Syn. I wy, drodzy, miłe siostry, drodzy bracia, którzy dziś będziecie przeżywać Chrzest Święty, w Jezusie Chrystusie to samo słowo skierowane jest, droga siostro, drogi bracie, do twojego serca. Ta sama akceptacja, to samo zapewnienie miłości. Oto moje ukochane dziecko, moja córka, mój syn. W Jezusie Chrystusie, jako twoim Zbawcę, te słowa są również skierowane do ciebie. Chrzest Jezusa, ten wspaniały przykład, ta zapowiedź, jak wspomniałem, Golgoty, ten wyjątkowy moment, w którym rozpoczynał swoją służbę jako Zbawiciel i droga, która była przed nim, doprowadziła go do wydarzeń opisanych w Ewangelii Marka w rozdziale 15. To tam czytamy w dwóch wersetach. Najpierw w wersecie 22. Bóg, który, jak w tym pierwszym obrazie spoglądaliśmy, podnosi się, aby okazać nam litość, gdy przybył na tą ziemię, wreszcie przeżywa chwilę, które ewangelista Marek zapisze tak, 15 rozdział, 22 werset. Tak przyprowadzili go na miejsce zwane Golgota. Przyprowadzili go na to miejsce. Kto to uczynił? Kto go tam przyprowadził? Tak łatwo byłoby odpowiedzieć: rzymscy żołnierze? Tak łatwo byłoby odpowiedzieć: tłum, który był wokół niego? Ale tak naprawdę nie byłoby Golgoty, gdyby nie grzech. Gdyby także nie mój i twój grzech. To one przyprowadziły go na Golgotę, bo postanowił w swojej niezwykłej miłości oddać wszystko, co trzeba. Najcenniejsze swoje życie jako dar dla ciebie. Jako dar dla mnie. Poszedł chętnie. A jak czytamy w 28 wersecie, w ten sposób wypełniły się słowa Pisma i uznano go za jednego z przestępców. Poczytano go w poczet bezbożników. Chrystusa uznano za kogoś takiego? Jeśli był przestępcą, to naszymi przestępcami.
jeśli był bezbożny, to naszą bezbożnością. Jeśli był czegokolwiek winny, to tylko moją, Twoją, naszą, człowieka winą. Pozwolił, żeby potraktowano go tak, jak zasłużyliśmy na to my, doznając śmierci na naszym miejscu, aby dla mnie i dla ciebie była szansa na wieczność, szansa na zbawienie, szansa na to, żeby znaleźć w Chrystusie swojego Zbawiciela, swojego przyjaciela, swojego Pana. I Bóg, działając na wasze serca, miłe siostry, bracia, doprowadził was do tego momentu, w którym gotowi byliście oddać mu każdy swój błąd, upadek, winę czy grzech, a w zamian przyjąć jego przebaczenie, jego sprawiedliwość, jego pomoc. Przyjmując chrzest, przed światem wyznajesz, że Jezus Chrystus stał się twoim Zbawicielem, stał się twoim przyjacielem, stał się twoim Panem. Bo jak napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 3 i tam 23 oraz 24 werset, wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. Choć wszyscy zgrzeszyli, zasługując na wieczną zagładę, to każdy, kto pragnie, może przyjąć dar odkupienia. I Chrzest Święty, jak nieco dalej w tym samym liście, w 6 rozdziale, napisze apostoł Paweł, a w wersecie 4. A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Chrzest z jednej strony jest jak doświadczenie śmierci dla życia, w którym coś innego było ważniejsze niż Chrystus. Chrzest jest zostawieniem za sobą tego życia, gdzie może najważniejszy był człowiek, ja, i jest wezwaniem do nowego życia. Oczyszczonym krwią Chrystusa sercem, w pełni radości, pokoju płynących z przebaczenia, jest wejściem na nową drogę życia z Panem Jezusem Chrystusem. I to nie znaczy, że zawsze wszystko będzie łatwo. I to nie znaczy, że nigdy człowiek nie potknie się, nie popełni błędu. Może nie będzie musiał skłonić z żalem swej głowy, mówiąc: Panie, przepraszam. Ale oddając mu siebie, czynisz najlepsze, co w życiu uczynić można. I tak jak Chrystus wstał z martwych, tak ten moment wynurzenia z wody jest jak cudowny początek wstania do nowego życia dzięki łasce i mocy Pana Jezusa. I jeszcze jeden fragment Słowa Bożego. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 13 zapisana jest pewna krótka przypowieść. Tam oto Ewangelia Mateusza, rozdział 13, w wersetach 45 oraz 46 czytamy tak. Królestwo niebios przypomina
kupca poszukującego pięknych pereł. A gdy znalazł tę jedyną, niezwykle cenną, odszedł, sprzedał wszystko, co miał i nabył ją. Kupiec cennych pereł, który gdy znajduje tą najcenniejszą, co jest gotów uczynić? Oddać wszystko. Droga siostro, drogi bracie, rozumiesz, jak cenny skarb znalazłeś w Chrystusie? Warto oddać wszystko, żeby być z Nim. Nie tylko dzisiaj, w tym szczególnym dniu, ale każdego dnia oddawać Mu swoje serce, swoje życie, swój czas, umiejętności, możliwości, aby być z Nim i służyć Mu. To jest dar. Najcenniejsza perła, Jezus i Jego miłość w Twoim życiu. Ale myślę, że ta historia, ta krótka przypowieść nie tylko mówi o tym, że warto odrzucić wszystko, co złe, co przeszkadzałoby nam w zdobyciu tej perły. Ale ta krótka przypowieść, myślę, że możemy spojrzeć na nią także z drugiej strony. I w tym kupcu poszukujących pięknych pereł zobaczyć Jezusa Chrystusa, który chodzi po drogach ludzkiego życia, szukając otwartych serc. A gdy znajduje takie serce, tak jak teraz znalazł je w was, to dla niego jest jak najcenniejsza perła, za którą gotów był oddać wszystko, co miał. Za którą gotów był poświęcić swoje życie. Nadając poprzez swoją śmierć wartość, o której człowiek nawet może nie pomyślał i nie zamarzył. Ale taki jest właśnie Chrystus. Dla Niego nie jesteś kimś bezwartościowym, ale kimś najcenniejszym. I gdybyś był jedyną osobą na przestrzeni wszystkich wieków, która przyjmie Chrystusa jako swego Zbawcę, On przyszedłby dla ciebie. I ostatni werset, który niech zostanie szczególnie wam, drodzy, którzy dzisiaj w tej wyjątkowej chwili będziecie za chwilkę oddawać swe życie Bogu przez chrzest. Niech te słowa szczególnie pozostaną w waszych sercach, w pamięci. Bo oto pewnego dnia ludzie słuchając Chrystusa, niektórzy pomyśleli, to zbyt wymagające, to zbyt trudne. I odeszli od Niego. Odwrócili się, zostawili Go. Ale zostało przy Nim grono tych, którzy byli Mu najbliżsi. I Chrystus, spoglądając na nich, jak czytamy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, zwrócił się do nich, czytam werset 67 z pytaniem, czy i wy chcecie odejść? A Szymon Piotr odpowiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, my zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Niech Bóg pozwoli dziś odczuć Ci tą pewność, tą wiarę, że On jest Zbawicielem i Panem Twojego życia. I jakiekolwiek dni nastaną jeszcze w waszym życiu, jakiekolwiek łatwiejsze czy trudniejsze chwile, dni radości, a może i chwile zniechęceń, zawsze przychodź do Niego.
zawsze pamiętaj o tej dzisiejszej pewności, a z każdym dniem niech ona będzie jeszcze większa, że On jest Twoim Zbawicielem i Panem. Aby nigdy nic nie mogło Cię odłączyć od Jego miłości. Bo dokąd pójdziesz, jeżeli oddaliłbyś się od Niego? Dokąd pójdziesz? Kiedyś przez lata nosiłem w Biblii pewną zakładkę, którą ktoś mi dał, a na niej napisane jedno zdanie. Wśród tego, co w życiu tracisz, nie może być Jezusa. Myśmy uwierzyli i jesteśmy pewni, że On jest Zbawicielem. I ta pewność nam wszystkim, drodzy, niech towarzyszy aż do tego momentu chwalebnego spotkania z powracającym Zbawicielem, kiedy nasze tęsknoty, marzenia i oczekiwania staną się w pełni rzeczywistością. Niech Pan Bóg trzyma nas blisko siebie, błogosławi i prowadzi. Amen.